w jaki sposób mieć obraz tego, w jaki sposób zawodnik spisuje się podczas całego sezonu. Dobrze, Marcin, przenieśmy się do Leszna na moment. Po 9 wyścigach 27 do 27. Adams 9 punktów, Kasprzak 8 punktów, Sajfut Dinow 8 punktów, Krystian Klecha 6 punktów. Zaskoczony? Ja bardzo. Przyznam szczerze, że się bardzo, bo właściwie wszyscy tutaj, jak się rozmawiało przed meczem, to praktycznie dyskutują tylko o tym, kto pojedzie z Bydgoszczanami w barażu. Skazali już tą drużynę na to, że zajmie ostatnie miejsce w tabeli, a walka toczy się pomiędzy Zieloną Górą a Tarnowem. Tarnowianie potrzebują, tak jak powiedzieliśmy tutaj, zwycięstwa z bonusem. Wtedy będą, no, prawie, można powiedzieć, w szóstce. Uwaga, Państwo już się zapewne zorientowali, że za Marcina Lesia pojedzie Lampard, Kamil Zieliński, Dimiłot i Janusz Kołodziej. To zawodnicy w wyścigu 12. Dimiłot jest pierwszy. Szeroko, bardzo szeroko. Proszę zobaczyć. Ależ pasjonujący pojedynek. Łot i Janusz Kołodziej walczą o pierwsze miejsce na trzecim. Zieliński. A Dimi Łot, przepraszam, jest na miejscu. Czwarty w tej chwili, bo na pierwszym. Jest pierwszy. Nie, jest Łot pierwszy, a. To jest jego charakterystyczna sylwetka, ten kask zresztą żółto-czarny, nie budzi naszych wątpliwości. No a cały czas Zieliński walczy o trzecią pozycję i teraz odbija ją na rzecz Unitarnów. Leś, zastąpiony przez Lamparta, ogląda to, co zrobi jego młodszy kolega. Lampart jednak nie daje szansy, Zieliński odbija ten punkt, jest 3-3, a coraz bliżej Divi Łota jest Janusz Kołodziej, ale zobacz, teraz Lampart minął Zielińskiego. No coś fantastycznego, jeżeli chodzi o ten jeden punkt. Tutaj Kołodziej, jednak Kołodziej! Ależ jest pierwszy Kołodziej! A tutaj Lampard ratuje remis, bo Zieliński jednak musiał się poddać i jednak mamy 3-3. Pasjonujący pojedynek, 3-3, 38 do 34. Fantastyczny wyścig. Walka toczyła się tak o miejsce pierwsze, jak i o miejsce trzecie. Janusz Kołodziej wraca w wielkim stylu. Pojedynek niesamowity. Dimi Łot. Wydawało się, że zwycięstwo ma w kieszeni. Ostatecznie jest drugi. Kołodziej pierwszy, Łot drugi. Lampard na miejscu trzecim. Kamil Zieliński jest czwarty. No, praktycznie do analizy to moglibyśmy odtworzyć sobie cały wyścig. Tak, albo fragmenty tych dwóch pojedynków. Popatrzmy jednak na start. Dimi Łot, kask żółto-czarny. Nie ma wątpliwości, z numerem 1 na plecach. Tutaj świetnie wychodzi spod taśmy, to jest, można powiedzieć, w tym meczu jego taki firmowy numer. No a Janusz Kołodziej już na zewnętrznej szukał prędkości, już tutaj próbował właśnie powoli prostować motocykl, schodzić do środka toru. Tutaj odkręcona manetka, ale jeszcze był za wolny na to, żeby tutaj zaatakować Łota, który ścina do krawężnika i broni spokojnie tą pierwszą pozycję, ale Janusz do końca go kąsał, szukał swojej szansy. No i być może będzie szansa w końcu porozmawiać z byłym indywidualnym mistrzem Polski. No nie jest na pewno to udany sezon Janusza, ale kiedy przed sezonem go odwiedziłem, jak pamiętacie Państwo, którzy widzieli może nasze odcinki, to trenował boks po to, żeby właśnie potrenować refleks, wyjście spod taśmy, ale cały czas ma z tym niestety Janusz kłopot. No ale dzięki temu oglądamy taką walkę na dystansie, jaką stoczył z Divi Łotem. Na pewno utkwiło mi w pamięci to, że Janusz jechał ze złamaną kością w finale indywidualnych Mistrzostw Polski. Jeszcze wtedy się poobijał w drugim swoim wyścigu dość mocno. No a tutaj walka dwóch młodzieżowców. Zieliński, który zna ten tor doskonale, dał się w prosty sposób oszukać Lampartowi. Jego obecność w tym meczu to jest pewna niespodzianka. Ale z tym znaniem torów to jest to, o czym wspominałem, bo działacze Tarnowscy gościli tutaj wielokrotnie. Lampard też tu często jeździł, tak. Który nie łapał się w składzie, prosił tutaj o to, aby sobie pojeździć troszeczkę, no i być może zaufali mu na tyle, aby w tym